Kiedy pracuje się z takimi zagadnieniami jak standardowe potencjały, warto wiedzieć, że wielkości fizykochemiczne można podzielić na ekstensywne i intensywne. Napięcie zalicza się do właściwości intensywnych i myślę, że po obejrzeniu i wysłuchaniu tego nagrania będziesz wiedzieć, co mam na myśli, mówiąc wielkość intensywna. Tutaj mam zapisaną reakcję połówkową redukcji kationów srebra do srebra metalicznego. Kationy srebra w wyniku przyjęcia elektronów redukują się do metalicznego srebra. Standardowy potencjał tej reakcji połówkowej wynosi 0,8 V. Poza potencjałem takie reakcje można wyznaczyć również na przykład jej entalpię swobodną. Entalpia to funkcja, za pomocą której można precyzyjnie opisać stan danego układu termodynamicznego. W warunkach stałego ciśnienia oraz stałej temperatury określenie zmiany entalpii pomaga w określeniu spontaniczności danego procesu. Gdy delta G ma wartość mniejszą od zera, to dany proces jest spontaniczny. Natomiast kiedy delta G jest dodatnie, proces nie zachodzi samoczynnie. W przypadku, gdy zmiana entalpii wynosi 0, układ znajduje się w stanie równowagi. Wzór na entalpię swobodną dla reakcji elektrochemicznych ma postać. Delta G równe jest minus NFE, gdzie delta G to zmiana entalpii swobodnej, N jest liczbą moli elektronów biorących udział w procesie. F to stała Faradaya, E siła elektromotoryczna ogniwa lub potencjał poogniwa. Obliczmy energię Gibbsa, czyli entalpię dla tej reakcji. W analizowanym procesie mamy do czynienia z jednym molem elektronów. Stałą Faradaya zaokrąglę. Jest to ładunek jednego mola elektronów. Musimy to pomnożyć przez napięcie, które wynosi 0,8 V. Jednostkę volt mogę rozpisać jako joule na kulomb. Skróćmy tu jednostki. Mole możemy skrócić, kulomby również, a wynik otrzymamy w dżulach. Czyli otrzymujemy tutaj minus 77 kilojuli. Entalpia swobodna procesu redukcji jednego mola kationów srebra wynosi minus 77 kilojuli. Zastanówmy się, jaka będzie wartość energii swobodnej, jeśli będziemy chcieli zredukować 2 mole kationów srebra. Aby obliczyć entalpię swobodną, musimy uwzględnić, że tym razem N wynosi 2 mole elektronów. W takim razie entalpia swobodna tego procesu jest 2 razy większa od entalpii swobodnej redukcji 1 mola kationów srebra. Minus 77 razy 2 daje nam minus 154 kilojuli. Entalpia swobodna zależy już od ilości reagentów danej reakcji. Jest to zatem tak zwana właściwość ekstensywna. Co się będzie działo z napięciem, jeśli zwiększy się ilość elektronów biorących udział w danym procesie elektrodowym? Przekształćmy wzór na entalpię swobodną, tak aby otrzymać wyrażenie na napięcie. Okazuje się, że napięcie nadal wynosi 0,8 V. Napięcie niezależnie od tego, ile moli elektronów bierze udział w procesie elektrodowym, jest takie samo. W takim razie określa się, iż napięcie jest właściwością intensywną, czyli nie zależy od ilości elektronów biorących udział w procesie. Nie ma znaczenia, ile srebra powstanie i ile elektronów weźmie w tym udział. Napięcie jest takie samo.